Witam Was serdecznie w mojej nowej serii na kanale Tradaj pod tytułem Top 3 każdego klubu. Jeśli ktoś z Was nie wie, na czym ona polega, no to już tłumaczę, chociaż jeśli ktoś z Was oglądał moje poprzednie produkcje, no to doskonale widział zasady tej serii. Natomiast przypomnę, omawiam w niej top 3 najlepszych zawodników danego klubu po rundzie jesiennej według mnie, top 3 najlepsze spotkania danego klubu po rundzie jesiennej również według mnie oraz top 3 najgorsze spotkania po rundzie jesiennej, również oczywiście według mnie. Dzisiaj pod lupę biorę Lecha Poznań, czyli zespół, który no to jest czysta przyjemność mówić o takim klubie na tym kanale, w tej serii. Głównie ze względu na to, że jest to przede wszystkim lider, zespół chyba najlepiej prezentujący się w tym sezonie Ekstraklasy ze wszystkich klubów. No i przy okazji, gdy nagrywa się o takich klubach, no to gadka po prostu sama się klei. Mimo, że jeszcze nie wiem do końca co powiem, bo jest to w pełni improwizowane, no prawie w pełni improwizowane. No to już jestem podekscytowany. Zresztą kurczę, no część z Was myślała, że Lecha Poznań wrzucę gdzieś na sam koniec, no bo o najlepszych klubach powinno się mówić na samym końcu. Ale ja wyszedłem w sumie z założenia, no i trochę tak miałem, nie będę ukrywał, że trochę tak myślałem, żeby trochę pomęczyć, żeby tak zwodzić za nos. Ale tak myślałem, kurczę, czemu mam to robić? Czemu mam męczyć kibiców najlepszego klubu jak do tej pory w lidze? No bo dlaczego to ma być dla nich kara, skoro ich klub grał najlepiej w obecnym sezonie? A jeśli ktoś czeka na mój film na temat Lecha Poznań, no to czemu ma dłużej czekać? Szczególnie, że dostawałem informacje w komentarzach, w wiadomościach prywatnych nawet, na Instagramie zresztą mi pisaliście. Także no co, mamy pierwsze w historii podłożenie się Tradaja dla widzów. Zgadza się, bo dzisiaj miałem omawiać Wisłę Płock, a z racji tych takich masowych wiadomości zewsząd o Lechu Poznań i zresztą też o Radomiaku, o którym zaraz będę mówił też, mówię dzisiaj o Kolejorzu. Zresztą ogólnie zakończymy sprawę Poznania w tym tygodniu, ale również jeśli chodzi o Radomiaka, bo część duża z Was pisała również o Radomiaku w wiadomościach prywatnych, na Instagramie, na Facebooku, w komentarzach pod filmem, to film o Radomiaku również pojawi się w tym tygodniu i to nawet nie na sam koniec tego tygodnia. Także myślę, że część z Was, która mnie ogląda i czeka z jakiegoś powodu na moje filmy na temat ich klubów, się w tym tygodniu ucieszy. Zresztą tak jak mówiłem, gadanie o dobrych klubach to jest po prostu przyjemność, bo powinno się to chwalić, powinno się koronować tych najlepszych, a nie kazać im czekać na materiały na ich temat. Takie jest moje zdanie i doszedłem do niego czytając Wasze prośby. No ale ma to też tą drugą stronę medalu, że skoro mówimy o najlepszym zespole Ekstraklasy w tym sezonie, no to wybór też był bardzo trudny. I to okazuje się, że ze wszystkich działów, bo jeśli chodzi o dobrych zawodników, to musiałem wybrać trójkę, a miałem taki kłopot bogactwa, że to się w głowie nie mieści. Jeśli chodzi o mecze, to tym bardziej, chociaż te bardziej efektowne tak mocno się wyróżniały, ale też było bardzo dużo bardzo dobrych meczów i też był deficyt słabych meczów. Także no kurczę, im bardziej skrajne miejsce w tabeli danego klubu, tym większy problem z co po niektórymi działami. Także błagam, jeśli któryś z Waszych ulubionych zawodników nie znajdzie się w tym zestawieniu, to uwierzcie mi, że wytypowanie żelaznej trójki było tak trudne i mam nadzieję, że w miarę Was przekonam do mojej topki, która wydaje mi się nie będzie aż tak mocno kontrowersyjna, bo starałem się szukać zawodników z praktycznie każdej pozycji na boisku. Także no nie przedłużajmy, no. Lech Poznań to jest naprawdę fantastyczny zespół w tym sezonie. Przede wszystkim klub ten gra w sposób bardzo mocno zgrany, bardzo efektowny, widowiskowy i strzela bardzo dużo bramek. Oczywiście zdarzały mu się pewne wyjątkowe mecze, o których będę mówił oczywiście później, w których Kolejorz nieco słabiej prezentował się na boisku. Natomiast jeśli spojrzę się tak przekrojowo na wszystkich mistrzów Polski z poprzednich lat, to żaden z nich nie grał pełnego, całego, wspaniałego sezonu. Oczywiście Lech nie jest jeszcze mistrzem Polski, natomiast aktualnie jest to zespół, no, który ma do tego najbliżej, tak? Jest liderem, ma 4 punkty przewagi nad drugą Pogonią. Ale tych wpadek, mimo wszystko, zdarzało mu się w tym sezonie naprawdę bardzo mało, a nawet w tych meczach, w których przegrywał, bardzo często potrafił oddawać bardzo dużo strzałów na bramkę i prezentować się bardzo ofensywnie, także mam takie ciche, no takie głośne prośby do losu, czy do drużyny Kolejorza po prostu. Nie hamujcie, błagam, nie hamujcie na wiosnę. Najchętniej życzyłbym Wam tego, żebyście się tak rozpędzili i omijali wszelkie ściany i dobiegli tam do, nie wiem, do fazy grupowej pewnych niebiesko-czarnych rozgrywek europejskich. Chociaż te brązowo-żółto-czarne też nie byłyby najgorsze. Zresztą w mojej ocenie Lechici naprawdę bardzo dobrze zareagowali na ten poprzedni, bardzo słaby sezon, który zakończył się chyba 11 miejscem. A pamiętam, że kibice Kolejorza mieli naprawdę spore apetyty na ten poprzedni sezon, głównie ze względu na to, że ten jeszcze wcześniejszy sezon, który
Kolejorz zakończył na drugim miejscu, miał być tym sezonem przejściowym. Bo pamiętam nawet po tym ostatnim meczu sezonu ten transparent na kotle, który głosił sezon przejściowy za nami, w następnym jazda, a tu cyk i było gorzej odwarty, jeśli chodzi o klasyfikację. Natomiast w tym sezonie Kolejorz jest przekotem. I też uważam, że szkoda też dla tego zespołu, że kilku bardzo fajnych zawodników złapało kontuzję, jak chociażby Reboczo, którego oglądanie było miodem dla oczu. I powiem wam szczerze, że gdyby nie ta kontuzja, ta przeklęta, obsikana, głupia, to Reboczo byłby w topce trójce. May. Natomiast no nie jest. Już wam tutaj powiem, bo do niej teraz płynnie przechodzimy. I wydaje mi się, że pierwszym zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, myślę, że no nikogo nie zdziwię, bo był to najskuteczniejszy piłkarz po stronie Lechitów w tym sezonie. Chociaż też gadało się w mediach, że zawodnik ten zacinał się co po niektórych meczach. No i była to w sumie nieco prawda. Natomiast uważam, że jeśli piłkarz nie trafi w trzech meczach z rzędu do sieci, a trafi chociażby kilka razy w słupki, czy znajdzie się w klarownych sytuacjach, no to nie można go za to ganić aż tak bardzo. Bo też zauważyłem nawet u najlepszych zawodników na świecie taką tendencję, znaczy nie u nich, a w mediach, gdy ich opisują, że nawet chociażby taki Robert Lewandowski, jak nie trafi w dwóch meczach z rzędu w Bayernie, to nagle piszą, że już się zaciął, że już zapomniał, jak to jest być Polakiem, że już za niedługo będzie wywiady po niemiecku, a już daje wywiady po niemiecku, że no co to teraz będzie, nie ma już snajpera. A w mojej ocenie powinno się patrzeć na formę zawodnika, jeśli chodzi o dłuższy fragment, a Mikael Isak, o którym właśnie teraz mówię, no jest bardzo dobrym napastnikiem. Jest bardzo dobrym napastnikiem, ale również bardzo zespołowym zawodnikiem, bo trafił 10 razy do sieci oraz dwukrotnie asystował. No i może w samej klasyfikacji kanadyjskiej nie jest na czele, bo Iwan Lopez z Rakowa Częstochowa ma 10 goli i 6 asyst, ale nadal to robi naprawdę spore wrażenie. I wydaje mi się, że brak Isaka byłby naprawdę mocno odczuwalny, zresztą jest to piłkarz też bardzo w pewnym sensie stonowany. Bo jeśli ktoś z was oglądał spotkanie wyjazdowe z Legią Warszawa Lecha Poznań, no to widział tą akcję z Lopezem. No wiadomo, że po meczu już Isakowi puściły nerwy i tam podbiegł do Lopeza, natomiast zaraz po nietrafionym rzucie karnym, który wybronił Tobiasz, no nie dał się sprowokować Lopezowi i za to mu brawo. Ponadto wydaje mi się również, że zawodnik ten byłby wymarzonym zawodnikiem praktycznie każdego klubu ekstraklasy w tym sezonie, co jest w sumie dość oczywistym stwierdzeniem. Drugim zawodnikiem, którego postanowiłem wyróżnić w moim zestawieniu top 3 najlepszych zawodników Lecha Poznań, jest João Amaral, czyli zawodnik, który zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o statystyki Kolejorza w tym sezonie, ponieważ 8 razy trafił do siatki i 5-krotnie asystował. Ponadto jest to piłkarz bardzo szybki, tak jak pokazują zresztą asysty zespołowy. Przy okazji ma on również pewną bardzo ważną cechę w mojej ocenie, czyli potrafi strzelać bramki jako pierwszy w meczu i otwierać wynik spotkań. Jak chociażby w tym starciu z Wisłą Kraków, gdzie po pierwszym golu Amarala na samym początku spotkania, no i może lekkim błędzie Kieszka, no dobra, potężnym błędzie Kieszka, otworzył nam się plecak z bramkami, a potem wpadło ich jeszcze 4, także no naprawdę jest za co go chwalić. Wiadomo, że nie jest to jego pierwszy sezon w Ekstraklasie, natomiast ja uważam, że nawet w tych poprzednich latach spędzonych w Lechu Poznań ten piłkarz pokazywał swój spory potencjał. Nie był on może jakoś ultra mocno eksponowany, Amaral nie grał jakoś bardzo efektownie, natomiast ten sezon jest świetny w jego wykonaniu. I tak jak mówiłem w moich poprzednich filmach z serii omawiania meczów czy top 3, że Amaral jest zawodnikiem, dla którego warto oglądać mecze Lecha Poznań na żywo, ale również przed telewizorem. Chociaż bardziej wolałbym was zachęcać do chodzenia na stadiony, ponieważ kurczę, no trzeba pomagać tym klubom mimo wszystko. Wahałem się jeszcze tutaj nad Jakubem Kamińskim oczywiście, który no dostaliśmy już informację, że w momencie, gdy będzie lato, to odejdzie do VfL Wolfsburg. Też był to bardzo efektowny piłkarz, też trafiał bardzo kluczowe gole dla Kolejorza. Natomiast postanowiłem, tak jak wam wcześniej mówiłem, że bardziej skupię się na omówieniu praktycznie każdej pozycji, jeśli chodzi o Lecha Poznań, no bo wyróżnienie tylko ofensywy byłoby dość krzywdzące dla defensywy. Bo chciałbym wspomnieć, że mimo tego, że Lech strzelił najwięcej bramek w tym sezonie, jak do tej pory, to przy okazji stracił ich również najmniej. Także nie mogłem również pominąć obrońców, bo moim trzecim zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, no może trochę z was zadziwię, ale będzie to Antonio Milić. A dlaczego Antonio Milić? Ponieważ uważam, że w Lechu Poznań przez te ostatnie kilka lat była naprawdę spora luka, jeśli chodzi o obrońców. W poprzednich latach pamiętamy kilku naprawdę słabych zawodników, jak przede wszystkim Vujadinovic, czy no nawet Rogne. Bo zestawiając takiego Rogne z Miliciem czy Salamonem, no to
Naprawdę jest to piłkarz, czasami wydawało się klasę niższy. A aktualnie Lech Poznań ma naprawdę świetną defensywę. Wahałem się jeszcze oczywiście nad drugim środkowym obrońcą głównym, czyli Bartoszem Salamonem. No bo też jest to zawodnik trudny do przejścia, natomiast pamiętam, że miał kilka wpadek w tym sezonie. Ale przy okazji Milić w tej rundzie rozgrywek, czyli na jesień, trafił trzykrotnie do sieci. I to praktycznie w każdym z tych przypadków, kiedy trafiał, jego gol był przeważający o wyniku. No bo w derbach z Wartą Poznań trafił na 1-0. W meczu z Górnikiem Zabrze trafił gola na 2-1 w ostatnich minutach. Oczywiście Salamon też trafiał do siatki i też wychodziło mu to bardzo efektownie. Natomiast pamiętam jednak mecze, w których czasami się gubił. Jak chociażby w meczu wyjazdowym z Legią Warszawa, no nie zagrał w mojej ocenie idealnych zawodów. A Milić jest takim w pewnym sensie objawieniem i naprawdę dużo daje też ofensywie. Także to było moje top 3 najlepszych zawodników Lecha Poznań w tej rundzie. Oczywiście można byłoby tu wrzucić jeszcze naprawdę wielu fajnych zawodników, bo na pewno jeszcze na wyróżnienie zasługuje, nie wiem, Douglas, Pereira, Kamiński, ja bym dał Baluę. Pewnie ktoś z środka pola by się jeszcze tutaj mógł spokojnie znaleźć. Ale pomyślałem, że rozłożę to tak na całe boisko, żeby możliwie praktycznie każda z pozycji była uhonorowana. Ale jeśli wasze top 3 jest inne, no to oczywiście wasza jest sekcja komentarzy. Natomiast teraz przechodzimy do top 3 najlepszych spotkań Lechitów w tej rundzie. I tutaj nie będę ukrywał. Przeważały spotkania domowe, no bo Lech w tym sezonie naprawdę efektownie prezentuje się przy bułgarskiej. I pierwszym takim meczem, który muszę tutaj wyróżnić, było oczywiście najwyższe zwycięstwo Lechitów na własnym obiekcie, czyli zwycięstwo 5-0 z Wisłą Kraków. Pamiętam, że omawiałem tamte zawody na kanale i zachwycałem się nad grą kolejarza. Jeśli kogoś to interesuje i nie widział, to gdzieś będzie odnośnik. Pamiętam zresztą, że Wisła Kraków przyjeżdżała na teren kolejorza jeszcze w takim momencie, że nie była w aż tak dużym dołku, jak była później. Ja, szczerze mówiąc, nastawiałem się wtedy na bardziej wyrównane zawody, a dostałem piąteczkę. Ultra ofensywna gra, co za tym idzie efektowna, przynosząca naprawdę dużo satysfakcji dla widza i nawet takiego postronnego. No naprawdę, jeśli chodzi o defensywę na ofensywie kończąc, Lech miał tamte zawody w 100% pod kontrolą. I oglądając tamto starcie, nie miało się w ogóle wrażenia, że Wisła Kraków jest w stanie nawiązać jakąkolwiek równorzędną walkę. Mimo tego, że jeszcze wówczas, tak jak mówiłem, nie wydawało się, że ta Wisła jest w tak głębokim dołku. Pamiętam wówczas przy okazji, że było naprawdę dużo kibiców na trybunach i ta taka moda ponowna na Lecha Poznań, że się tak wyrażę, zaczynała wzrastać dopiero. No i wydaje mi się, że właśnie między innymi tym meczem zawodnicy Lecha Poznań no, ściągnęli na własny obiekt znacznie więcej kibiców niż zwykle. Bo drugim starciem, które muszę tutaj wyróżnić, było kolejne bardzo wysokie zwycięstwo, też z bardzo dobrym zespołem wówczas, czyli Śląskiem Wrocław, 4-0. I tamto starcie również omawiałem na kanale i zachwycałem się nad ofensywną grą Lechitów. Gdzieś tu będzie odnośnik. Pal licho już sam wynik. 4-0 u siebie to z kimkolwiek by się nie wygrało, to jest efektowne i fantastyczne i godne pochwały. Natomiast Śląsk Wrocław wówczas nie był łatwym rywalem. Już mówię dlaczego. Mówiłem o tym przy okazji oczywiście poprzedniego filmu o top 3 Śląska Wrocław. Natomiast powtórzę się teraz, że do meczu z Lechem Poznań Śląsk Wrocław był jedynym niepokonanym zespołem w lidze. Bo nawet Lech Poznań po drodze przegrał z Jagiellonią Białystok na wyjeździe 0-1. Natomiast rozjechał Śląska po prostu u siebie jak chciał. I to momentami w naprawdę banalnie wyglądający sposób. Bo chociażby gol Kamińskiego na 2-0 był rewelacyjny. Rzut rożny dla Śląska, od razu kontra, piłka podana do Jakuba Kamińskiego, który przebiegł praktycznie pół boiska sam na sam z bramkarzem Wrocławian i pewnie trafił do sieci, co w sumie ułożyło nam tamte zawody, ale co najlepsze dla Jakuba Kamińskiego, nie był to jego ostatni gol w tym spotkaniu, ponieważ w drugiej połowie popisał się świetnym golem po świetnym rajdzie i świetnym wykiwaniu obrońców z WKS-u. Przepraszam, że tak mówię, natomiast mówię to na jednym wdechu, bo jestem nieco podekscytowany. I widzicie jak to jest, ja nawet sobie w pełni nie przypominałem raportu meczowego czy tam strzelców bramek, a i tak takie spotkanie bodajże pół roku mam w głowie. Także jeśli takie rzeczy mi zostają w pamięci, no to uwierzcie mi, że musiało być to naprawdę efektowne. Zresztą część z was, wydaje mi się, że większość z was oglądała wszystkie te mecze, o których mówię. No i trzecim spotkaniem, no było spotkanie wyjazdowe i tutaj też nie mogłem go pominąć, mimo że było ono wygrane z bardzo słabym zespołem. No ale jednak zwycięstwa z Legią Warszawa są nadal głośne, więc postanowiłem, że dam właśnie tutaj tą wiktorię na Łazienkowskiej 1-0. I przy okazji też powiem, dlaczego również daję to spotkanie, bo
Wówczas jeszcze Legia Warszawa nie była w aż tak głębokim dołku, jak później się okazywało, że jest. Oczywiście w pewnym była, no bo już miała bardzo dużo punktów straty do Lecha Poznań, czyli lidera. A natomiast jeszcze pamiętam, że wówczas mówiło się, że Legia musi wygrać tamte zawody, bo inaczej no już może się całkowicie pożegnać z tytułem mistrzowskim. No i co? Teraz sobie przypominając te rzeczy, no trochę tak dziwnie się człowiek czuje, bo Legia no raczej na pewno nie zdobędzie w tym sezonie już Mistrzostwa Polski. No a wtedy nie było też takie pewne, więc Lech Poznań dość mocno wyrachowanie sobie zwyciężył i zresztą na temat tamtego spotkania również wypowiadałem się na kanale, tu gdzieś będzie odnośnik. Był to trudny mecz, emocjonujący, ale fajny, bo prestiżowy przy pełnym obiekcie. Byli zresztą też kibice kolejorza, także atmosfera musiała być genialna. I w ogóle do tych wszystkich meczów Lecha Poznań w tym sezonie podchodzę z jakimś takim sentymentem. Bo nawet te domowe mecze, jak i wyjazdowe, były przy praktycznie pełnych stadionach. Bo na Lecha chce się patrzeć, na Lecha chce się przychodzić. Jest to zespół naprawdę efektowny. Ale dobra, przez cały film praktycznie słodziłem. No i wiadomo, było za co, no bo najlepszy zespół jak na razie w tym sezonie. Najlepszy na jesień. Natomiast teraz przechodzimy do ostatniego segmentu tego filmu i tej serii, czyli top 3 najgorszych spotkań danego klubu. I tutaj mimo wszystko nie jest aż tak źle, chociaż było co najmniej jedno, wydaje mi się, bardzo słabe spotkanie kolejorza, od którego zresztą zaczniemy, bo było to wyjazdowe starcie w Radomiu z Radomiakiem, przegrane przez Lechitów 1-2. No i był to mecz chyba jedyny w tym sezonie kolejorza, w którym naprawdę wyraźnie był on gorszy od rywala. Naprawdę wyraźnie. Pamiętam, że omawiając tamto spotkanie na kanale, tu gdzieś będzie odnośnik, mówiłem, że jedyną chyba groźną sytuacją kolejorza w pierwszej połowie był strzał z dystansu Radosława Murawskiego. A to naprawdę bardzo mało przypominało zespół kolejorza z tego sezonu, gdy ten przyzwyczaił nas do naprawdę efektownych zwycięstw i efektownej gry. No ale tutaj też trzeba rozgrzeszyć nieco kolejorza, no bo naprawdę grał z naprawdę trudnym rywalem. Na naprawdę trudnym terenie, na którym nikt w tym sezonie jeszcze nie wygrał oprócz gospodarzy. Zresztą nie chcę się tutaj na temat Radomiaka więcej rozwodzić, bo będę o tym klubie mówił jeszcze w tym tygodniu a propos następnego odcinka Top 3. No ale tak mi się wydaje, że to był chyba najgorszy mecz Lecha Poznań w tym sezonie. Zresztą mówiłem to chyba nawet w tamtym filmie po tamtym spotkaniu, więc i część z was chyba mi przyznała rację, także wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Drugim spotkaniem, które tutaj wyróżnię, było przegrane starcie na Podlasiu z Jagiellonią. 0-1. I może same tamte zawody nie były najgorsze w wykonaniu Lecha, no bo kurczę, tyle strzałów, ile oni wówczas oddali na bramkę, to się w głowie nie mieściło. Część osób się lekko śmiała, że ten Białystok dla Lecha Poznań jest nieco przeklęty i chyba coś w tym jest. Bo wówczas oglądając tamte zawody miałem wrażenie, że Lechitom nie należy się nawet remis, bo w 100% zwycięstwo. No a ostatecznie przegrali i jest to pewną rysą mimo wszystko. I tamtego spotkania nie omówiłem na kanale, głównie ze względu na to, że wówczas miałem bardzo zajęty weekend, ale obejrzałem je w całości oczywiście. Trzecim starciem na zakończenie tego odcinka praktycznie było oczywiście wyjazdowe starcie z Górnikiem Łęczna, zremisowane 1-1. No Lech Poznań tam również zagrał dość słabo. Nie był to taki mecz jak chociażby w Mielcu zremisowany 0-0, gdzie Lech oddał około 30 strzałów na bramkę i zremisował. W Łęcznej było bardziej wyrównanie, chociaż mam wrażenie, że na początku meczu Lechici mogli spokojnie objąć dwubramkowe prowadzenie, no ale tego nie zrobili, a później poziom zawodów się nieco wyrównał. To był taki, powiem wam szczerze, chyba najbardziej mecz bez historii, bo ani nie było w nim jakichś większych emocji, ani nie było też jakoś mega dużo strzałów. Pamiętam tylko, że omawiałem je na kanale i gdzieś tutaj będzie odnośnik do tego filmu, jeśli ktoś z was chce dowiedzieć się więcej szczegółów a propos tego spotkania. No i co, to były moje top 3 Lecha Poznań. Jeśli ktoś z was się nie zgadza lub się zgadza, to dajcie o tym znać w komentarzu, bo ja naprawdę jestem ciekawy waszej opinii, bo dzięki waszym opiniom ja poszerzam również horyzonty. Tak jak mówiłem na początku tego filmu, mam potężną prośbę do zawodników Lecha Poznań i do całego Lecha Poznań. Nie zatrzymujcie się, róbcie tak dalej, grajcie tak dalej. Nawet jeśli zdarzą wam się takie wpadki jak w Białymstoku, czy w Radomiu, czy ze Stalą Mielec, czy z Górnikiem Łęczna, no to nadal jesteście w stanie zdobyć Mistrza Polski i nadal będziecie głównym kandydatem do zdobycia jego. Zresztą co ja tutaj mówię o samej lidze? Lech Poznań nadal gra przecież w rozgrywkach o Puchar Polski. Także znając ogromne parcie w Poznaniu na zdobycie trofeów, to będą chcieli zdobyć podwójną koronę, chociaż wydaje mi się, że nawet z jednej byliby zadowoleni, chociaż bardziej myślę, że z tej ekstraklasowej. Bo jednak Mistrzostwo Polski brzmi znacznie lepiej niż zdobycie Pucharu Polski. No i co? Czas na moją liczbową ocenę dla Lecha Poznań, a ona prezentuje się następująco. 18/18. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ tak jak mówię we wszystkich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradej, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz będę informował, kiedy będą następne filmy, znaczy się
o jakich klubach następnych będę mówił w tej serii i zapraszam na Instagrama, gdzie zbieram 500 obserwujących. Ja wam życzę udanego tygodnia, uśmiechu i niestresowania się życiem zbytnio. Cześć!